Cześć, tu Rolnik Nieprofesjonalny. Dzisiaj wyjątkowo nie jestem sam, jest ze mną Krzysztof z AR. Cześć, zapraszamy na nasz kanał, gdzie troszeczkę od kuchni pokażemy codzienną pracę Michała, czyli rolnika nieprofesjonalnego. A w drugim odcinku przyjrzymy się stanowi moich plantacji na polach. Szczegółowo zrosrujemy i zobaczymy, co w zbożach i rzepaku piszczy. Dokładnie, zapraszamy do oglądania. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wpadniecie do chłopaków z AR na oba filmy, a ja teraz lecę uprawiać bezorkowo pod kukurydzę ziarnową. Jak widzicie, piekło, jest bardzo sucho, ale mam nadzieję, że uda się wszystko obrobić. I jesteśmy już na polu. Miałem nadzieję, że uda mi się tu dzisiaj prędzej skończyć. Niestety przy rozrzutniku złapałem panę przy przedostatnim transporcie, więc niestety, no ale ponad dwie godziny z głowy. A dzisiaj wyjątkowo przy uprawie bezorkowej chodzi case z Bittingerem Synchro 3030. Widzicie, no warunki mamy dość ciekawe. Jeszcze jakaś wilgoć w glebie jest, jednak no, nie ma jej zbyt dużo, nie oszukujmy się. I jutro po południu będzie tutaj wykonywany siew, prędzej jeszcze nawożenie. I chciałbym tutaj zacząć ten film od nawożenia, co tutaj było dane, co będzie dawane, bo tutaj jakiegoś osobnego akurat z tego kawałka filmu o nawożeniu nie będzie. Na jesieni tutaj przed samym wysiewem poplonu poszło wapno węglanowe. Poplon, no nie ukrywajmy, nie urósł jakiś wybitny. Był bardzo mały, ale te samosiewy przężyta tutaj sobie wyrastały, ojojoj. Więc coś na tym polu przez całą zimę było. I no tak naprawdę, jeśli chodzi o zabiegi jesienne, tutaj był temat zamknięty. Z kolei na wiosnę wywoziłem 30 ton obornika, wywoziłem 30 metrów sześciennych gnojowicy. Wychodzi tak 50-50. Więc będzie porównanie, czy lepiej po gnojowicy, czy lepiej po oborniku. Jak widzicie, część pola mocne gliny, naprawdę mocne gliny, ale są miejsca po byłych łąkach torfowych, które no po prostu jest torf, a z tyłu za chwilę wjedziemy na totalny piach. Teraz tak naprawdę jedziemy w najgorszej glinie, w takich największych pagórkach na tym polu, ale miejmy nadzieję, że sobie tutaj poradzę, nie będę musiał nigdzie spłycać, bo jadę na 20 cm. Zmieniłem zdanie co do łopatek, co do skrzydełek, nie chcę tego zbyt mocno przerzucać, żeby nie przesuszyć tego jeszcze bardziej. A co do nawożenia, pójdzie tutaj jutro 200 kg polifoski ósemki do podsiewacza, no ale o tym jeszcze będę mówił, 150 kg polidapu i przedsiewnie jutro będzie wylewane RSM 26 plus 3 siarki oraz ASL. Tutaj tego RSM-u będę dawał gdzieś 250-300 litrów, muszę jeszcze to sobie dokładnie policzyć, a ASL-u setkę wymieszam razem z RSM-em. ASL-u trochę mi zostało z wiosny, dlatego ten ASL tutaj będę wylewał, bo tak naprawdę siarki tutaj mamy dostateczną ilość i nie trzeba byłoby tu więcej siarki dawać. Jeśli chodzi o zasobności tego pola, jest to naprawdę bardzo różnie. Tak naprawdę każdy kraniec pola wygląda inaczej. No na glinach mamy tutaj wysokie zasobności, na torfach, na jednym torfie jest ok, na drugim są zasobności dość niskie. A jeśli chodzi o piach, o te wydmy, do których się zbliżamy, no tam tak naprawdę co urośnie, to urośnie. Miejmy nadzieję, że w ogóle wzejdzie i przyjdą jakieś deszcze, bo na piachu no, praktycznie wilgoci nie ma. Więc tutaj no, nie liczymy na jakieś super ekstra plony, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie woda, że z tego obornika sobie tutaj będzie czerpało i ta kukurydza się tutaj uda, ale no, na razie jakichś większych zakusów co do wody nie ma. Niestety, ale no, część obornika bez skrzydełek zostaje na wierzchu. Mam nadzieję, że to będzie przyklepane jeszcze jutro przez talerzówkę, żeby nie leżało zbyt dużo, no ale niestety trzeba się z tym liczyć, że jakiś obornik gdzieś tam na wierzchu może nam zostać przy uprawie bezorkowej.
No jest to mała strata tego amoniaku, gdzieś tam troszeczkę więcej nam może do atmosfery polecieć niż w przypadku jego zaorania, ale no niestety orząc teraz jeszcze tej wody byśmy się pozbyli, a na glinach byśmy porobili totalne skały. No niestety, no co do wody tutaj szaleństwa naprawdę nie ma i trzeba liczyć, że te deszcze w końcu przyjdą, chociaż na najbliższe 2 tygodnie deszczów nie zapowiadają żadnych. Co do odchwaszczania, no będą 2 pola, 2 plantacje i tak naprawdę na jednej plantacji zdecydowałem się zastosować, tak jak w ubiegłym roku, Lumax, a na tej plantacji będzie używany Elumis. Jak dobrze pamiętacie, Lumax można używać od siewu do fazy 3 liści, Elumis od 2 liścia do fazy 8 liści i będę tak celował, żeby obie plantacje odchwaszać tego samego dnia, ale z tego powodu, że Lumax nie bierze perzu, Elumis będzie zastosowany na tym polu, z tego powodu, że tak jak nie ma teraz tych byłych torfowisk widać, ale na byłych torfowiskach przez ostatnie 2 lata poodnawiały się roślinności trawiaste. Były to tereny pozalewane niestety, ale łąki gdzieś tam, łąki, rowy nie były poczyszczone i ta woda nie schodziła podczas tego rekordowego roku 2017. Nie, przez 2 lata te łąki były pominięte, nie były uprawiane. I no, wygląda tam jak wygląda, same kępy traw. Pojawił się przede wszystkim pesz, który Elumis zwalcza, a Lumax perzu, jak pamiętacie, nie bierze. W Elumisie mamy 2 substancje, niko, sulfuron oraz mezotrion. W Lumaxie mamy 3. Więc no, będzie takie też porównanie dla mnie, czy jest różnica między tymi 2 środkami. Co do środków, no tak naprawdę każdy tutaj z was poleca coś innego i chyba trzeba po prostu tylko i wyłącznie na własnej skórze zobaczyć, przetestować, porównać różne środki i wtedy będę znał odpowiedź, co się najlepiej sprawdza. No, w ubiegłym roku z Umaxa byłem zadowolony, więc na to jedno pole idzie, na drugie tutaj, no właśnie z tego powodu perzu będzie zastosowany Elumis. Kukurydzę będę wysiewał w obsadzie 80-85 tysięcy roślin na hektarze. To jeszcze wszystko się okaże jutro. Chciałbym wszystkie 6 odmian, które będą w tym roku siane, wysiewać w tej samej obsadzie, żeby mieć takie porównanie między odmianami na tych samych, żeby nie zmieniać tutaj czynników między odmianami i porównać sobie ich planowanie ostatecznie, ale do tego jeszcze daleka droga. Najpierw tutaj no, trzeba się patrzeć w niebo, czy pojawi nam się ten deszcz. Jutro jeszcze będę tutaj uprawiał na płytko przed samym siewem, bo jak widzicie, no, tych kęp jest dość dużo. Tutaj też tak dojeżdżam jeszcze bliżej stawu, który też wylewał 2 lata temu i niestety, ale nam tutaj ta roślinność powchodziła na pole i z tego też powodu tutaj robiliśmy przekop do rowu, który no, podciągnęliśmy już ziemią, puściliśmy rury, żeby po prostu ewentualnie woda nam schodziła ze stawów do tamtych rowów, ale niestety jeśli tamte rowy nie będą oczyszczone, to możemy zapomnieć o uregulowaniu tutaj stosunków wodnych. No zobaczymy, jak to w następnych latach będzie. No, prognozy są takie, że będzie coraz suszej, ale miejmy nadzieję, że one się nie sprawdzą, bo jeśli będzie tak jak teraz ostatnie 2 lata, to niestety dużo gospodarstw może się pożegnać z produkcją. Bez nawadniania no, produkcja roślinna będzie niemożliwa. My też mamy deszczownię, ale co z tego, skoro jest ona na 25 hektarach, no z możliwością do poszerzenia do 40, ale przy gospodarstwie za chwilę ponad 100-hektarowym będzie problem, żeby gdzieś tam ujechać. No miejmy nadzieję, że te zmiany klimatyczne nie będą postępowały tak, jak to się przewiduje. Tutaj no widzicie teraz, case ma dość ciężko, wjechaliśmy w taką mocną, zwięzłą glebę.
obok sąsiad ma piach, ta zmienność glebowa jest tutaj bardzo, bardzo duża. No całe szczęście, że ten jeden kawałek tutaj na tym, no już nie chciałem brzydkiego słowa użyć, na tym krańcu pola pod lasem trafił się taki, jaki się trafił, czyli że te gliny tutaj się przeplatają z tymi piaskami i no w dobrym roku, jeśli się wszystko fajnie uda obsiać, to te gliny jednak będą nam nadganiać. Co do głębokości siewu, tutaj no zaryzykuję, bo jeśli chodzi o głębokość siewu kukurydzy na 8 cm, no jest to troszkę głęboko. W przypadku, gdyby przyszły jakieś ulewne deszcze, mogłaby nam ta kukurydza czasami nie wyjść, ale no jeśli w przeciągu 2 tygodni żadnych opadów tutaj nam nie prognozują, zaryzykuję posiewem na 8 cm. Miejmy nadzieję, że złapie ona tyle wilgoci, że powschodzi i nie będzie jakichś większych ubytków w obsadzie. Co do grodzenia tego pola, no jak widzicie, no wszystko tutaj gdzieś koło lasów u nas jest położone. Raczej w tym rejonie dzików nie ma. Mam nadzieję, że uda mi się to ochronić bez ogrodzenia, chociaż chętnie bym to pole ogrodził, ale niestety obowiązków i rąk, obowiązków za dużo, o rąk brakuje. A jest to też taki teren tutaj trudny do ogrodzenia całkowicie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ale chciałbym to pole ogrodzić no przede wszystkim z tego powodu, że ma być tutaj kukurydza przez 3 lata, jak już wspomniałem w ostatnim filmie. Mam nadzieję, że ona tutaj będzie się nam udawać. Miałem pomysł, żeby w kukurydzy wysiać roślinę taką okrywową w międzyrzędzia, ale niestety no z tego powodu, że w ubiegłym roku nie padało, w tym roku no mamy na razie warunki tragiczne, jeśli chodzi o wodę, z tego pomysłu rezygnuję. Dlaczego te rośliny miały się między tymi rzędami kukurydzy znaleźć? Mam nadzieję, że widzicie, chociaż no, ciężko mi ustawić, że tak powiem, widok z głowy. Jest już dość szaro. Jest to pole bardzo pagórkowate. A w takich przypadkach, no, w tych pustych międzyrzędziach w kukurydzy, no, woda będzie nam cały czas spływała w dołki. I zamysł, to w niektórych krajach jest praktykowane, ale tutaj musi być woda przez cały okres wegetacji kukurydzy. Jak dobrze wiecie, u nas tego brakuje. Ta roślinność między tymi rzędami kukurydzy ma za zadanie powstrzymywać spływ wody. Sami dobrze wiecie, no w kukurydzy czy w warzywach gdzieś właśnie wysiewanych, takich, która nie zakrywa całkowicie ziemi. Znaczy, no kukurydza zakryje ziemię, ale po prostu ta woda między rzędami może sobie płynąć. Jest problem ze spływami właśnie z górek. I tutaj no, miałoby to zatrzymać wodę, jednak w związku z tym, że tej wody nie ma, nie będę ryzykował, bo jest to też konkurencja dla rośliny. No tutaj mówię, niektórzy gdzieś to tam praktykują, wprowadzają takie rozwiązania, ale tutaj musi być przede wszystkim woda. Jest ogólnie na świecie w uprawie bezorkowej, czy ogólnie w uprawach, jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o taką roślinność współrzędną, roślinność wysiewaną razem z innymi uprawami, która ma właśnie na celu zapobieganie erozji, wiązanie azotu, trzymanie tej wody właśnie, żeby nie było takich spływów. Ale no, nie ukrywamy, jest to konkurencja dla rośliny uprawnej, która przede wszystkim ma nam dać plon i w tych warunkach polskich no jest to ciężkie do wprowadzenia, więc gdzieś to tam w głowie jest, ale na razie się będziemy od tego powstrzymywać. Na spokojnie. Nam się słup na piachudrze czasami obali. No i tak naprawdę no, chyba będę powoli kończył. Nie chcę też tych odcinków przedłużać, nie wiadomo jak długo. O nawożeniu mamy, o herbicydach planowanych mamy,
kukurydzę, no tutaj Pandoras, a na drugim polu będą te poletka Agri. Tam też będzie nagrywane osobno, tak sobie te tematy podzieliłem, żeby trochę opowiedzieć o Pandorasie, który tutaj jest wysiewany, trochę opowiedzieć o tych poletkach i no po prostu zróżnicować tematy na tych dwóch polach. I to chyba na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam z tucholskich Piachudrów, rolnik nieprofesjonalny.